Małpa Waro, ale jakim przepychaniu? Przepychanie to jest jak się walczy o piłkę, a tutaj nie było akcji. Portugalia prowadziła, bramkarz miał opanowaną piłkę gotową do wykopu w okolicach swojego pola karnego, a to przepychanie miało miejsce z 10 do 15 metrów od piłki. Małpa Boboliwo, w takim razie za co kartka? Przepisy dotyczące VAR-u jasno wskazują, że dotyczy tylko sytuacji bezpośredniej czerwonej. Asystenci to są sędziowie, a nie ustawiacze powtórek, więc jeżeli zawołali sędziego, to ocenili sytuację na czerwoną, ale decyzja jest w rękach głównego. I tu jest meritum, że albo widział faul i daje czerwoną, albo faulu nie było. Nie można dać z VAR-u żółtej kartki, nawet jeżeli miałaby to być druga żółta kartka, tylko bezpośrednie czerwone.